klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej organizowane są półkolonie dla najmłodszych, w trakcie których mogą oni rozwijać swoje umiejętności oraz spędzać czas z rówieśnikami. Na zakończenie tych zajęć dzieciom wręczono upominki i zaproszono je do dalszego uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych w klubie. Mamy zakończenie i podsumowanie naszych zajęć półkolonijnych, czyli dzisiaj nagradzamy dzieci za ich całoroczny wysiłek w zajęciach teatralnych i plastycznych. Atrakcją dla najmłodszych przygotowaną przez organizatorów był pokaz sów i ptactwa drapieżnego. Zwierzęta zaprezentowane dzieciom były przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, ponieważ zawsze, gdy na zewnątrz robiło się cieplej, brały udział w występach wraz ze swoją opiekunką. Od pisklaka są przy dzieciach i niektóre wręcz same się upominają, żeby już wyjść i polatać. W zimie jest trochę mniej pokazów, ale tak jak robi się ciepło, to niemal codziennie jeździmy i prowadzimy takie zajęcia edukacyjne. Na zajęcia do klubu Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od wielu lat przychodzą dzieci, aby twórczo spędzać czas i uczyć się nowych rzeczy. Dlatego wydarzenia mające tam miejsce organizowane są zarówno dla starszych, jak i młodszych uczestników. Często się zdarza tak, że starsze rodzeństwo przyprowadza młodsze, no i to się tak cały czas kręci już od dobrych kilkunastu lat, można powiedzieć. Zysio, masz ochotę? Nie.